Szanowni Państwo, od paru miesięcy mam możliwość stosowania w codziennej praktyce nowego, ultradługodziałającego preparatu insuliny, insuliny Toujeo. Insulina wcześniej badana w panelu badań randomizowanych określanym mianem EDITION, teraz dostępna w codziennej praktyce, która szczególnie znajduje zastosowanie u pacjentów dotychczas leczonych insuliną NPH, bądź też stosowanymi długodziałającymi analogami, którzy z jednej strony nie uzyskują zamierzonego wyrównania metabolicznego wyrażonego wartością hemoglobina 1C, a przede wszystkim jest to konsekwencja hiperglikemii porannej, efektu brzasku, często dużej zmienności pracy zmianowej na przykład, które prowadzą do wahań glikemii. Mamy, czy też częstych hipoglikemii, zwłaszcza w okresie nocnym. Jeżeli dotychczasowa terapia, tak jak wymieniłem, insuliną NPH, nawet w dwóch wstrzyknięciach, czy też dotychczas stosowanymi analogami długodziałającymi nie dawała korzyści, to w własnej praktyce obserwuję, że zastosowanie insuliny Toujeo daje nam szansę zdecydowanie poprzez wpływ na zmienność, ograniczenie ryzyka hipoglikemii, bardziej praktyczne zastosowanie dawki insuliny do potrzeb wyrównania i dążenia do normoglikemii, nowe możliwości. I przede wszystkim na to chciałbym wskazać, że osoby, które mają zwiększone ryzyko hipoglikemii, które utrudnia Państwu zwiększenie adekwatnej dawki, bądź też ta dawka powoduje niedocukrzynienia w godzinach nocnych, czy też pomimo optymalnej dawki macie kłopoty z wyrównaniem, ponieważ dominuje hiperglikemia poranna, myślę, że warto spróbować, abyśmy mogli co najmniej odnieść się, czy jest poprawa, czy też ten stan, który pod wpływem zastosowania odpowiednio dopasowywanej dawki insuliny ultradługodziałającej utrzymuje się w odniesieniu do wcześniejszego leczenia.